Siemano, witam w kolejnym, ostatnim już w tym tygodniu odcinku Everlasting Summer. Zaczynamy dokładnie tam, gdzie skończyliśmy ostatnim razem, czyli w momencie, w którym będziemy sobie wybierać, czy chcemy posłuchać Kujona, czy Kujona posłuchać nie chcemy. Okazuje się, że mam wolny wybór tym razem, więc posiedzimy sobie z Kujonem i zobaczymy, co z tego wyjdzie. No, to takie wrażenie sprawia. Kurde, mamy dokładnie to, co jemy. Czyli porridge to jest, Jezu, owsianka, dwa jajka, cztery kawałki białego chleba, kiełbaska i szklanka kompotu, pewnie taka Duraleksowa jeszcze. No, ja też jestem ciekaw, o czym chcesz pogadać. No, nic nie powiedziałaś. Chyba, że masz tak samo jak ja. Wydaje ci się, że coś mówisz, a jednak nie mówisz. Tempaku? Completely bananas. Kurde, wszyscy ci ludzie są strasznie dziwni. Nikt nie chce mi udzielić jakiejkolwiek informacji. Może nikt tego nie wie, nikt się nie chce przyznać. Pewnie nie. Viola się nie pierdoli w tańcu. No, dobra, z takim wyglądem, ale kurde, fajne ma to oczy. Fajny design tego jest. Lena.
Tak, pionier jest zawsze gotowy. No to co? Wybierzemy sobie, mamy OK, przyjdę. Dobra. Ty no, nie walimy głupa. Olga coś od nas chciała? Nie, Olga od nas nie chciała. Zresztą oficjalnie ja i protagonista się jej boimy, więc przyjdziemy sobie do Violi. To motto chyba tyczyło się czegoś innego niż tutaj zostało zasugerowane, ale nie będę się kłócił. Cały czas nie mogę przekminić, o co chodzi z tymi ściemnieniami. Czy po prostu engine, na którym to robili, wymaga czegoś takiego, czy on mruga? Jeżeli mruga, to znaczy, że robi to cholernie rzadko. Tak, dobra. Semion jest trochę pierdołą, ale w gruncie rzeczy mnie to nie dziwi, skoro nie wie gdzie jest, po co jest i kiedy jest. Faktycznie ma telefon, ale pewnie telefon pokazuje dokładnie to samo, co cała reszta. No i co? Oczywiście, jak to się mówi, ciekawość to pierwszy stopień do piekła, ale skoro prawdopodobnie już w nim jesteśmy, to raczej dalej nie zajdziemy, więc idziemy zobaczyć, kto tutaj ciężkie riffy robi. Sowiecki rok. Zresztą muzyka nawet nie taka zła, jak na grę.
W ogóle to jest tak, jakby kurde, na tym obozie były wszystkie bardzo konkretne charaktery. Taka mieszanka wszystkich charakterów z wszystkich visual novel. Mamy wiecznie wstydzącą się wszystkiego. Mamy... Jak to? Tam... Mamy tsundere, mamy yandere, mamy wszystkie tego typu rzeczy. A może mi się... Może się mylę. Mamy jakiegoś kujona. Okazuje się, że mamy też robota wyglądającego jak człowiek. No jaka to jest różnica, no? Różnica jest w stroju. Bal zakłada stroje wieczorowe. Potańcówka zakłada cokolwiek, a czasami też brak ubrań. Szczególnie chyba w tamtych czasach. Nie, czy to czasy troszeczkę późniejsze i nie ten region świata. Dobra, nieważne. Jesteś za fajna, żeby oglądać ludzi, no tak. Szczególnie Lenę, elektronika i tego jego kumpla. Czy to może jest jego twórca? W ogóle czytałem o tym filmie sowieckim i tam, kurde, no ten profesor, który go stworzył, to był dorosły, ale on spotkał swój pierwowzór. Czy coś takiego, ale ten pierwowzór się nazywał inaczej. Zresztą oni tutaj mówili, jak się nazywał, więc to chyba nie jest ten kujon w pinglach. Ty, ta to jest jakaś niestabilna psychicznie trochę. Przynajmniej sprawia takie wrażenie po tym, jak się jej arty wymieniają. No dawaj, dawaj. Kurde, kobieto. Okej, czyli dostaniemy prywatny koncert. To zdecydowanie chcę zobaczyć. Ja pierdacze. Semion to jest jakiś idiota. Dwa siech. Kurde, jaki Rebels. No, strasznie dużo tych wyborów mamy. A, no dobra. Wyglądasz trochę strasznie, dlatego zgodzę się przyjść posłuchać. Come on. Jeżeli nas podrywa, to robi to strasznie dziwnie.
Sewionok. Nie zapamiętam nazwy tego obozu. Ledwo pamiętam imię protagonisty, a i tak pewnie pomyliłem je co najmniej kilka razy. Okej, okay, mamy dziwną Olgę. Też uważam poza Ulianą, która jest generalnie pierdolnięta. Mi nosi komunistyczne koszulki. No to miło. Dobra, sorry, musiałem na chwilę zastopować nagranie, bo musiałem odpisać na bardzo ważną wiadomość. Nie mogłem poczekać jeszcze kilkunastu minut. Jeżeli będzie sytuacja, w której będę musiał wybrać pierwszą ofiarę jakiegoś dziwnego potwora albo komunistycznego, magicznego rytuału, to wszyscy bardzo dobrze wiemy, kto to będzie. No, wrzuta po prostu była genialna. Normalnie nie wiem, co z tym zrobić. Lecimy. Semion, podobno jesteś starszy i mądrzejszy.
O nie. Złapaliśmy ją. To pierwszy raz, kiedy komuś się to udało. Ona zaczęła. Kobieto, daj spokój. No tak. Najlepiej wpierdolić faceta. Ty tchórzu. Okej. Że dzisiaj, czy że w ogóle? To by było ciekawe pytanie. Okej. No. To akurat mamy dobry czas nagrania i możemy się zatrzymać na tym wyborze. Zatem zakończymy sobie ten odcinek, a wam pozostaje do wyboru, czy mamy, krótko mówiąc, spierdalać stąd, czy zostać z Ulianą i pomóc jej sprzątać. Jak zwykle mam swojego faworyta, zapewne bardzo dobrze wiecie, jaki on jest, ale pozostawiam decyzję wam. Jeżeli nikt nie wybierze, to pójdę zgodnie ze swoim sumieniem. Ale nie będę mówił, co to jest, żeby nie wpływać na waszą decyzję. Zatem macie cały weekend na przemyślenie tego. Zapraszam do opisu, gdzie znajdziecie playlistę z wszystkimi przeszłymi i przyszłymi odcinkami. Zostawcie komentarz. Jeżeli nie z odpowiedzią na moje pytanie, to jakikolwiek. Pogadajmy sobie. Zostawcie lajka. Zostawcie łapkę, czyli właściwie powiedziałem dokładnie to samo. Możecie też zlajkować jakiś komentarz, który będzie, o ile jakikolwiek będzie, więc no różnie to bywa. Zostawcie suba, jeżeli go jeszcze nie macie. Zostawcie dzwoneczek, jeżeli go jeszcze nie macie. Życzę miłego weekendu, zapewne jeszcze raz to powiem w innych moich filmach. Do zobaczenia. Cześć. Jeżeli interesuje Was więcej treści ode mnie, to zapraszam do zasubskrybowania mojego kanału. Nie wstydźcie się, wiem, że tego chcecie.